Vlog pierwszy, kwarantin dzień drugi. Widać, że się stresujesz, no. Bo jak gdzieś przechodził, to się od razu schowałem. Od razu schowałem kamerę. Zamiast na nią, to na siebie. Na siebie. Patrz, o, starczy nas. Pranko, prawie śmierdzi. Okej. Okay. Ja się rozkrytanie, że pranko. Masz kasę? Nie. Teraz pokażę wam lifehacka, co zrobić. Jak macie torbę, nie chcecie jej brać ze sobą i chcecie włączyć pranie. No i tak się pranie. Także wrzucacie torbę, do środka i później jak tylko się wybierze, to suszy, to wyciągacie ją, nie macie problemu. No i lecimy. Pierwsze objawy korony, kaszel. Tam siedzą trzy osoby, to na nasze standardy to jest za dużo, nasze krajowe standardy, więc oni muszą się rozejść, więc musimy im wpierdolić kogo w dupę. Trzeba im podejść i powiedzieć po obywatelsku. Powinno być, nie wiem jak oni mówią, metr albo dwa. Sześć feet. Sześć stóp, no. Ja lubię. O, widzieliście? Siedzą w trzy osoby, za dużo. A przed Tesco Express, to nie jak espresso, tylko Express. Trzy osoby mają tam. W kolejce stoją, bo nie mogą wchodzić więcej do sklepu niż jedna osoba. Jest taki duży natłok ludzi, że już ludzie stoją drugi dzień w kolejce. Nie, no w sensie wczoraj widziałem jak stoją i dzisiaj. Mówiłeś, że puszczałem z pięciu osób naraz. No. No. Ale zamknięte jak nic. No. Ale patrz, nie mają karteczki, zdjęli. No nie! What? A to... Dobra, to się zdziwiłem. Ja już nie otworzę. Tak? No, i co jeszcze? Mów, no, otworzyli, no, nie są zamknięci. No, nie są zamknięci. Fajnie, że drzwi... Można wychodzić. Fajnie, że drzwi się same otwierają, że nie musisz ręką otwierać. Nie przynosisz zarazków. I możesz iść raz dziennie. No to tak jak powiedział, no. W sumie tak jak zawsze. Nie, to teraz jest kwarantanna. Teraz mamy misję, idziemy wymienić nasze pieniądze na... Papier? Tak. Idziemy wymienić walutę na walutę kwarantanny, czyli na walutę tak zwaną papier toaletowy. Wczoraj widziałeś tego posta, że postawili tam, gdzie ten samochód jest, takiego... A free bread? Free bread, no. Free bread rozdawali. Chlebek. No tak. Bo tu jest piekarnia i zamknięta jest. Brytyjczycy to nie mają. O patrz, zostawił to opakowanie po nim. Widać śmieciarze. Nie dość, że za darmo. To jeszcze śmiecą. Śmieci. A idziemy do Hamburgans czy Tesco's only? Mamy jedno wyjście, musimy korzystać z życia, idziemy wszędzie, gdzie możemy. Mamy ograniczony czas. Nie mam ograniczonego czasu, ale jedno wyjście, więc musimy skorzystać. Powiem wam tak w sekrecie. Nikt tego nie sprawdza. Ale to nie mówcie nikomu, bo to jest bardzo tajna, ważna rzecz. Mama do mnie napisała. No. Ej, a ty widziałeś, żeby ktoś chorował? A ja tak... W sumie nie. A znasz kogoś, kto by zachorował? Nie. Co? To no. Znasz kogoś, kto by zachorował? Jakbyś słyszałeś, że o kimś, kto zachorował. Albo czy znasz kogoś, kto zachorował? Czaję. Ja mówię... Nie. Widzisz? Dziwne. Widzisz? Dziwne. Patrzcie go, kwarantanna. Korona go nie zabije, samochód go robię. Bo słyszał, skręcił. Skołkał się coś w środek. Co jest? Ludzie... A wpuszczą nas normalnie? Ludzie świrują. To jest dopiero dzień drugi kwarantanny. Ludzie świrują, myślą, że są samochodami. Po ulicy biegają. Ludzie tracą się w rower zamienię. Ludzie tracą umysł, biegają, myślą, że są samochodami, biegają po ulicy. Nie wiem, co się dzieje. O nie, kolejny objaw korony, dalej kaszel. No,
dobra. Nie no, patrzcie. Anglia jest przygotowana. Wszędzie ma otwierane drzwi. Tu wczoraj jeszcze były normalne drzwi, a już dzisiaj są otwierane. Widzicie jaki postęp? Wczoraj nie były otwierane. Gdzie twoja maseczka, Mateusz? Co? Maseczka. Maseczka? No. Jaka maseczka? No, dokładnie tak. I zakończymy temat na tym. Majonez, winiary. 1,60, tutaj był 2 za 2. Chciałem coś powiedzieć. Aha, no to mów. Nie trzeba się bać. Mówię na was. Spóźniliśmy się. Papier to wykupiony. Kryzys, półki puste. Nie ma Pokemonów. To wszystkie te same. Oznaki kradzieży, ktoś tu kradnie. Chyba personel. Od razu idę. Szybko, bo nie mogę w linię twoją wejść. No to ten już. No tych. Oddawał, bo to mój za moje pieniądze kupiony. Dobra. Nie zaprzeczył, czyli prawdę powiedziałem. Dobra, idę na drugą stronę. Nie po pasach przechodzimy. Podoba mi się bardzo. Ale w Anglii prawo jest takie, że jak nie ma pasów, w lewo i w prawo w przeciągu 5 metrów, to można przejść. To znaczy się 5 feet, bo tutaj są fity, tu nie ma metrów. Dlatego to lubię ten kraj. Co, tego jeszcze tam, do tego? Piszcie na nas. O, mój crispy. No ładnie. Co ty z nim gadałeś? A, nie like Pokemon. Yes, I do. Wiesz co oni to robią? To jest druga linia, będzie dla pociągów? Nie wiem co tu robią. Ty wiesz? Nie wiem. Znaczy ja myślałem, że ty mi to chcesz powiedzieć. Nie, ja myślałem, że może wiesz, jakieś no. Plotki słyszałeś. Nie, nie słyszałem, że tak. Sleś. Musimy iść teraz po... po Branka. Po Pranie? Po Pranie. Co? Koleś tam wygląda jak mój kumpel. Tylko, że to nie jest mój kumpel. Trochę mi smutno z tych, co się tutaj otworzyli. To papryka tutaj. To? No, tutaj. Paprykę. Oto. No, a ja tylko jest... Co to jest tutaj? Chyba, że to jest jakiś... Tam jest ziomek w środku, jak coś. No. Co to? To właśnie nie wiem, czy to są brania, czy to jest jedzenie? Nie mają jakieś jedzenie. Może mają jakieś jedzenie. No stay clay. Musimy tak się śmiechał i się patrzył. No. Nie no, kurde, słabo, bo się otworzyli dopiero co i musieli się zamknąć. O, bo to się nazywa papryka, no to w sumie... Tylko paprykę sprzedają smażoną. W sumie... To się zastanawiam. Zgrupowanie się robi, 4 osoby już są. Patrz, teraz już siedzą blisko siebie. A nie, jednak nie. Dobry. Już wyprane. Lifehack działa. Musimy mieć rękawiczki ochronne. Co tu wypią? Co chodzi? Nie ma, przez wodę. Co?
Co? No. Ale serio? Bo oni zawsze to zbierają. Ale naprawdę? To, no. Tak co roku jest? Aha. Tylko że oni tego rozbierają. To jest ten huragan. No. A poza tym teraz jest korona, więc to nie jest essential. Fajnie, bo w końcu jest taka plaża. Bez kamionu. No bez kamionku. Dobra, wracamy już. Patrzcie. A wiesz, że to jest pierwszy. Co było? Historyczne co powiedzieć. Jak to było z Pierrem? Opowiadaj, no. Powiedziałem. Widzę, by nie słyszeli. A, dobra. Kiedyś ten o, cudeczek, na wodzie. O. Był dłuższy, a teraz jest krótszy. A kiedyś był dłuższy. Dobra, to na tyle dziękujemy za historię. Dobra. Historyk, kurczę. Ale to zawsze musi być... edukacyjny zawsze musi być. O. Tak ostał, że zawsze musi być kącik edukacyjny, że to nie może być tylko komedia, tylko muszą być emocje. Aha, to już tak. A będzie room tour. Dzięki za oglądanie, to bardzo nastałe złe czasy i nie ma w ogóle, jak powiedziałem, stoka w sklepach. Trzymajcie się, stay safe. Na razie. Co? Nie trzeba się bać, mówię na was.